Radni miejscy chcieli, aby egzamin na prawo jazdy można było zdawać w Raciborzu. Marszałek województwa śląskiego wydał już decyzję w tej sprawie. W Raciborzu nie będzie ośrodka egzaminacyjnego dla przyszłych kierowców. Pismo z negatywną odpowiedzią przesłał do Urzędu Miasta w Raciborzu wicemarszałek województwa śląskiego. Jednakże otrzymaliśmy odpowiedź od wicemarszałka województwa śląskiego, który stwierdził, że na razie, jeżeli chodzi o wszystkie koszty, biorąc pod uwagę zaangażowanie budżetu województwa śląskiego oraz wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, niestety mało realnym wydaje się utworzenie ośrodka w Raciborzu. Wicemarszałek wystosował argumenty ekonomiczne i przedstawił analizę, z której wynika, że wybudowanie ośrodka i wyposażenie go zgodnie z normami byłoby nieopłacalne z uwagi na zbyt niską roczną liczbę egzaminów. Ponadto wskazał, że sytuacja finansowa wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w najbliższych latach będzie ulegała pogorszeniu, a tworzenie nowych oddziałów tylko pogłębi recesję. Miasto Racibórz zapewne będzie jeszcze w ten temat poruszało, natomiast decyzja marszałka jak na razie jest taka, a nie inna. W grę wchodzą nie tylko aspekty finansowe, ale także demograficzne. Dlatego utworzenie takiego ośrodka w Raciborzu wydaje się mało realne.